Rudolf Hess, czyli komendant Auschwitz-Birkenau. Hess urodził się w Baden-Baden w katolickiej rodzinie. Został ochrzczony jako Rudolf Franz Ferdinand 11 grudnia 1901 roku. Był samotnikiem, nie miał kolegów rówieśników. Twierdził w swojej autobiografii, że w młodości został krótko uprowadzony przez Romów. Jego ojciec był oficer wojskowy, który służył w niemieckiej Afryce Wschodniej. Prowadził firmę zajmującą się herbatą i kawą. Wychowywał syna na surowych zasadach religijnych i dyscyplinie wojskowej. W jego wczesnych latach nieustannie kładł nacisk na grzech, poczucie winy i potrzeby pokuty. Kiedy wybuchła I wojna światowa, Hess służył krótko w szpitalu wojskowym, a następnie w wieku 14 lat został przyjęty do pułku swojego ojca i dziadka, 21 Pułku Dragonów Armii Niemieckiej. W wieku 15 lat walczył w 6 Armii Osmańskiej pod Bagdadem, Kut El Amara i w Palestynie. Był świadkiem ludobójstwa Ormian. Stacjonując w Turcji, awansował do stopnia naczelnego sierżanta, przez co w wieku 17 lat był najmłodszym podoficerem w armii. Trzykrotnie ranny, został odznaczony żelaznym półksiężycem i żelaznym krzyżem pierwszego i drugiego stopnia oraz innymi odznaczeniami. Hess również krótko dowodził jednostką kawalerii. Kiedy wiadomość o zawieszeniu broni dotarła do Damaszku, gdzie był w tym czasie, on i kilku jego kolegów zdecydowało się nie czekać, aż Brytyjczycy aresztują ich jako jeńców wojennych, ale zamiast tego spróbowali wyjechać do Niemiec. Wymagało to przejścia przez terytorium wroga, Rumunii, ale ostatecznie dotarli do Bawarii. Po zawieszeniu broni 11 listopada 1918 roku Hess ukończył szkołę średnią i wkrótce dołączył do powstających nacjonalistycznych grup paramilitarnych. Najpierw Wschodniopruskiego Korpusu Ochotniczego, a następnie Wolnego Korpusu Rosbach. Hess brał udział w zbrojnych zamachach terrorystycznych na Polaków podczas powstań śląskich przeciwko Niemcom. Wstąpił do partii nazistowskiej w 1922 roku. 31 maja 1923 roku w Mecklenburgii Hess i członkowie Free Corps zaatakowali i pobili na śmierć miejscowego nauczyciela Waltera Kadowa na życzenie kierownika firmy Martina Bormana, który później został prywatnym sekretarzem Hitlera. Uważa się, że Kadow powiadomił francuskie władze okupacyjne, że kolega Hessa, żołnierz paramilitarny Albert Leo Schlageter, prowadził akcje sabotażowe przeciwko francuskim liniom zaopatrzeniowym. Schlageter został aresztowany i stracony 26 maja 1923 roku i właśnie stąd Hess i kilku jego współpracowników, w tym Bormann, zemścili się na Kadowie. W 1923 roku, po tym jak jeden z zabójców przyznał się, Hess został aresztowany i osadzony jako przywódca spisku, chociaż później twierdził, że inny człowiek był faktycznie odpowiedzialny za morderstwo, Hess przyjął winę na siebie. Został uznany za winnego i skazany na 10 lat więzienia. Hess został zwolniony w lipcu 1928 roku w ramach amnestii ogólnej i dołączył do Artaman League, ruchu przeciw urbanizacji i ruchu powrotu do ziemi, który promował styl życia oparty na farmach. 1 kwietnia 1934 roku Hess wstąpił do SS na wezwanie Himmlera. Został przydzielony do obozu koncentracyjnego w Dachau w grudniu 1934 roku, gdzie zajmował stanowisko przywódcy bloku. Jego mentorem w Dachau był ówczesny generał brygady SS Theodor Ickl, reorganizator nazistowskiego systemu obozów koncentracyjnych. W 1938 roku Hess został awansowany na kapitana SS i został adiutantem Hermana Baranowskiego w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Tam stanął na czele plutonu egzekucyjnego, który na rozkaz Himmlera 15 września 1939 roku zabił Augusta Dickmana, świadka Jehowego, który jako pierwszy ze względów sumienia został stracony po rozpoczęciu wojny. Hess oddał ostatni strzał ze swojego pistoletu. Do Waffen-SS wstąpił w 1939 roku, zaraz po inwazji na Polskę. 1 maja 1940 roku Hess został mianowany komendantem obozu jenieckiego w zachodniej Polsce, terytorium wcielonym przez Niemcy do województwa górnośląskiego. Obóz został zbudowany wokół dawnych koszar armii austro-węgierskiej, niedaleko miasta Oświęcim. Jego niemiecka nazwa brzmiała oczywiście Auschwitz. Hess dowodził obozem przez 3,5 roku, podczas których rozbudował pierwotny obiekt do rozległego kompleksu zwanego obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Hessowi nakazano stworzyć obóz przejściowy dla 10 tysięcy więźniów z istniejącego kompleksu dobrze zachowanych budynków. Hess mieszkał w Auschwitz-Willi z żoną i 5 dzieci.
Najwcześniejszymi więźniami Auschwitz byli jeńcy radzieccy i polscy jeńcy, w tym chłopi intelektualiści. Pierwszy transport, z którym Hess miał styczność bezpośrednio, przybył w czerwcu 1940 roku. Powiedział więźniom, że nie przeżył dłużej niż 3 miesiące. W czerwcu 1941 roku został wezwany do Berlina na spotkanie z Himmlerem w celu otrzymania osobistych rozkazów. Himmler powiedział Hessowi, że Hitler wydał rozkaz ostatecznego rozwiązania. Według Hessa Himmler wybrał Auschwitz do eksterminacji europejskich Żydów ze względu na łatwy dojazd koleją, a także dlatego, że rozległy teren oferował miejsce na działania zapewniające izolację. Himmler określił ten projekt jako tajną sprawę Rzeszy i powiedział Hessowi, aby nie rozmawiał o nim z nikim. Hess rozpoczął testowanie i doskonalenie technik masowego mordu 3 września 1941 roku podczas standardowych działań obozowych. Codziennie przez 4 do 6 tygodni przejeżdżały 2 lub 3 pociągi, z których każdy przewoził po 2000 więźniów. Hess eksperymentował z różnymi metodami gazowania. Zgodnie ze zeznaniami procesowymi Eichmanna, Hess powiedział mu, że do wczesnych zabójstw używał bawełnianych filtrów nasączonych kwasem siarkowym. Hess wprowadził później cyjanowodór produkowany z pestycydu cyklonu B do procesu eksterminacji po tym, jak jego zastępca przetestował go na grupie rosyjskich więźniów. W 1942 roku Hess miał romans z kobietą osadzoną w Auschwitz, Eleanor Hodes. Kobieta zaszła w ciążę i została osadzona w areszcie. Zwolniona z aresztu w 1943 roku dokonała aborcji w szpitalu obozowym i według jej późniejszych zeznań ledwo uniknęła śmierci. Sprawa mogła doprowadzić do odwołania Hessa z dowództwa Auschwitz. 8 maja 1944 roku Hess wrócił do Auschwitz, aby nadzorować akcję Hess, w ramach której 430 tysięcy węgierskich Żydów zostało przewiezionych do obozu i zabitych w ciągu 56 dni. Nawet rozbudowana placówka Hessa nie była w stanie poradzić sobie z ogromną liczbą zwłok, a pracownicy obozu musieli pozbyć się tysięcy ciał, paląc je w otwartych dołach. Hess zakończył swoją morderczą karierę w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Przeniósł się tam w listopadzie 1944 roku wraz z mieszkającą w pobliżu rodziną. Po ukończeniu budowy komory gazowej Hess koordynował operację zabijania przez gazowanie, w wyniku których zginęło ponad 2000 kobiet. W ostatnich dniach wojny Himmler poradził Hessowi, aby przebrał się za członka personelu Kriegsmarine. Przez prawie rok unikał aresztowania. Został aresztowany dopiero 11 marca 1946 roku, gdy jego żona ujawniła miejsce jego pobytu, aby chronić swojego syna Klausa, który był ciężko bity przez brytyjskich żołnierzy. Hess próbował popełnić samobójstwo w trakcie aresztowania, ale to mu się nie udało. Zeznawał przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze 15 kwietnia 1946 roku, gdzie szczegółowo opisał swoje zbrodnie. Kiedy został oskarżony o zamordowanie 3,5 miliona ludzi, odpowiedział nie, tylko 2,5 miliona, reszta zmarła z powodu chorób i głodu. 25 maja 1946 roku został przekazany władzom polskim, a Naczelny Trybunał Narodowy w Polsce sądził go za morderstwo. W swoim eseju Ostateczne rozwiązanie w Auschwitz, który napisał w Krakowie, zrewidował podaną wcześniej liczbę ofiar śmiertelnych. Hess został skazany na śmierć przez powieszenie 2 kwietnia 1947 roku. Wyrok wykonano 16 kwietnia obok krematorium byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz I. Został powieszony na specjalnie do tego celu zbudowanej szubienicy z krótkim spadem. Hess napisał swoją autobiografię w oczekiwaniu na egzekucję. Ukazała się najpierw w języku polskim w 1951, a następnie niemieckim w 1956 roku. Na krótko przed egzekucją Hess wrócił do kościoła katolickiego, przyjął sakrament pokuty, a następnie komunię świętą. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama, Światowej Historii, grupę na Facebooku, na Osi Czasu oraz kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!